ale również bezpieczeństwo w wymiarze szerszym. Jutro spotkam się z ministrem obrony narodowej panem Antonim Macierewiczem i z ministrem spraw wewnętrznych i administracji panem Mariuszem Błaszczakiem. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam na wstępie, my jesteśmy od tego, żeby pracować. Za to nam płacą Polacy, za to nam płacą obywatele. Ostatnie wydarzenie, które wywołała nieodpowiedzialna opozycja w Sejmie, nadużyły zaufanie obywateli do polityków i do władzy. Musimy to odbudować. Musimy pokazać Polakom, że polskie państwo funkcjonuje, że polskie państwo działa sprawnie, a politycy, politycy rządzący, politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważnie traktują sprawy Polaków. I dlatego rząd będzie pracował właśnie po to, ażeby te kierunki i te działania, które zostaną, te zadania, które podejmiemy, były ukierunkowane na te sprawy, na które czekają zwykli obywatele. Bezpieczeństwo, rozwój, rodzina, sprawy społeczne, to wszystko, co realizowaliśmy również w ubiegłym roku. Dzięki temu, że mamy przygotowany plan działań, dzięki temu, że dobrze przygotowaliśmy się do rządzenia, przygotowaliśmy dobry program, skoncentrowaliśmy się na sprawach ważnych dla obywateli i dotrzymujemy słowa. W ubiegłym roku udało się nam zrobić bardzo dużo dobrych rzeczy. Ja tylko przypomnę te najważniejsze. Rodzina 500+, pilotażowy program Mieszkanie+, najniższa płaca 2000 zł, najniższa emerytura 1000 zł, udogodnienia i usprawnienia dla przedsiębiorców. W tej chwili już są w pracach parlamentarnych zmiany, które mają dać realny, faktyczny zastrzyk pomocy dla polskich przedsiębiorców. Rozwój, infrastruktura, inwestycje, to wszystko, co już się dzieje. Dobry, stabilny budżet. Budżet, który gwarantuje zarówno te programy społeczne, te programy socjalne, które zostały przyjęte w ubiegłym roku przez rząd, jak i zakłada również realizację nowych wyzwań w tym roku. Ale to już za nami. A przed nami kolejne zadania i kolejne kierunki, które będziemy podejmowali. Dlatego ten przegląd resortów, który jutro rozpoczynamy, jest tak ważny. Po to, żeby ten dobry program, dobry harmonogram działań skutecznie wprowadzać w życie. To jest między innymi cel tych naszych spotkań, moich rozmów z ministrami tutaj w kancelarii premiera. I chcę jeszcze raz podkreślić, jesteśmy od tego, żeby pracować. Za to nam płacą obywatele. Praca, a nie polityczne awantury. Tak działało, działa i działać będzie Prawo i Sprawiedliwość. Tak będzie działał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To było wystąpienie premier Beaty Szydło pod tytułem Rok nowych zadań. Premier zapowiedziała m.in. przegląd resortów, aby, jak powiedziała, premier poinformować obywateli o tym, co zostało zrealizowane przez poszczególne resorty i co zostanie zrealizowane w tym roku. Premier wspomniała również o konieczności odbudowania zaufania Polaków po proteście opozycji w sali plenarnej Sejmu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymanym moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozine. Neozine zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozine w każdej
trudnej sytuacji. Neozinę, zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Wenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzeni i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Media, internet dla firm, słucham. Halo, halo, pomocy! Co się panu stało? Jestem przedsiębiorcą. Pomocy! Ale elektrycznej, hydraulicznej, ślusarskiej, szklarskiej, a może serwis sprzętu biurowego? Media oferuje internet dla firm z usługą pomocy w biurze. Nasi fachowcy rozwiązują problem, a pan swobodnie, mobilnie prowadzi swój biznes. Za ile to wszystko? Za 1 zł. Z internetem. Media, internet dla małych firm z usługą pomocy w biurze. Zadzwoń lub przyjdź do salonu. Szczegóły na media.pl. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do bezilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotek Skin. Suplement diety Labotek zawiera skoncentrowane składniki: retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotek pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotek Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. To była reklama. Na zegarze 11:19 w kalendarzu wtorek, 17 dzień stycznia 2017 roku. Jakub Kukla, witam, zapraszam do godziny 14. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. Naszym gościem jest dziś Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpocznijmy od spraw bardzo aktualnych. Przed momentem dosłownie zakończyła się konferencja prasowa premier Beaty Szydło. Premier wspomniała, że podstawowym zadaniem polityków jest ciężka praca. Poza tym zapowiedziała także przegląd resortów, który miałby się rozpocząć jutro. Na początek bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie priorytetowym tematem. Bezpieczeństwo bardzo szeroko pojęte. Ponadto pani premier wspomniała także o potrzebie odbudowania autorytetu polityków po tym, co działo się w ostatnich tygodniach w Sejmie. Potrzebna jest taki ruch, odbudowa autorytetu. W samej konferencji trudno mi komentować, dlatego że jechałem w tym czasie do państwa, gdy ona trwała. Ale jeśli chodzi o odbudowę autorytetu, przegląd resortów, na pewno odbudowa autorytetu polityki polskiej jest bardzo potrzebna, bo ten autorytet jest dramatycznie niski, zwłaszcza prestiż parlamentu od lat pikuje w dół, a po ostatnich wydarzeniach można przypuszczać, że upadł w okolice dna. W związku z tym coś rzeczywiście należałoby zrobić. Przełom roku to był języczek uwagi, to co się działo w Sejmie? No, nie wiem z jakiej perspektywy języczek uwagi, po prostu te wydarzenia były takim gwoździem do trumny prestiżu polskiego Sejmu, tak bym to ocenił. Pokazały, że obie strony dość mało poważnie traktują Wysoką Izbę. No i coś należałoby zrobić z tym fantem, natomiast obawiam się, że realnych działań w tym kierunku nie będzie, ponieważ marginalizacja parlamentu
której towarzyszy ten spadek prestiżu i spadek jego popularności. To jest zjawisko ponadpartyjne i trwające od lat. I Wysoka Izba jest coraz bardziej bezwolnym narzędziem w rękach partii rządzących od dłuższego czasu. To trwa gdzieś od 15 jakichś lat około, tak bym oceniał. No i wygląda na to, że to jest w interesie wszystkich graczy, to znaczy i Platformie, i PiS-owi, i innym pretendentom do władzy ta sytuacja się podoba, a w co najmniej im nie przeszkadza, więc trudno tu oczekiwać jakichś spektakularnych działań naprawczych. Ja mam niestety niewiele nadziei, obym się mylił. Zostawmy w takim razie na chwilę sprawy czysto polskie. Skoro rozmawiamy o rzeczach aktualnych, na moment przenieśmy się do Brukseli. Dzisiaj dojdzie do wyboru nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Mówi się, że może nim zostać włoski polityk Antonio Tajani. Pojawia się również stwierdzenie, że gdyby rzeczywiście on został kandydatem, to otwierałaby się po raz kolejny sprawa Donalda Tuska, bo mógłby on liczyć na kolejne ważne stanowisko w Unii Europejskiej. Ten wątek polski to jedyny, który wiąże się z wyborem nowego szefa Parlamentu Europejskiego? Czy ten wybór również może mieć inny wpływ na politykę w Polsce? Nie widzę specjalnego przełożenia na politykę w Polsce pod innymi względami. Temat jest generalnie bardzo nudny. Kwestia tych przepychanek międzyfrakcyjnych i międzynarodowych o fotele w Unii Europejskiej jest tematem, nie wiem jak pan to postrzega, ale potwornie nużącym dla mnie. Natomiast tym razem wydarzyło się coś dla odmiany ciekawego, to znaczy do ostatniej chwili nie wiadomo, kto będzie tym kandydatem, bo posypała się wielka koalicja socjalistyczno-chadecka. No i to jest dosyć ciekawe w tym sensie, że po pierwsze jakoś tam synchronizuje się z ogólną niestabilnością narastającą w Unii i takim niepokojem co do przyszłości. No ale też wiąże się z tym, że po prostu ta instytucja szefa parlamentu się zmieniła po kadencji Schulza, który okazał się politykiem bardzo aktywnym. Umiejętnie wykorzystał tę funkcję do budowy swojej pozycji politycznej i popularności, co się wcześniej nie zdarzało. To była taka raczej funkcja na zwieńczenie kariery, prawda, dla byłych premierów, byłych prezydentów, żeby sobie tam w błysku fleszy poprowadzili te obrady, powystępowali trochę w telewizji i dobrze zarobili. A Schulz rzeczywiście wykorzystał do zbudowania silnej pozycji politycznej w kraju i nawet w kraju, nie tylko na arenie europejskiej. No i to, zdaje się, obudziło apetyty i spowodowało wyjście socjalistów z tej umowy dotyczącej kolejnych głosowań. No i mamy teraz taką oto sytuację. No zobaczymy, czy kolejni politycy będą potrafili równie umiejętnie jak Schulz wykorzystywać ten instrument. Chyba tak, bo rola parlamentu jest dziś większa. No i Schulz dał im przykład, jak zwyciężać mają, można powiedzieć. Ale zobaczymy. Co ciekawe, jeśli chodzi o tegoroczną, nazwijmy to, kampanię wyborczą, pojawiły się dość duże różnice zdań między poszczególnymi kandydatami. To również swego rodzaju nową, jeśli chodzi o wybory szefa Parlamentu Europejskiego. Jeszcze dziś, późnym popołudniem, dowiemy się, kto jest nowym szefem, nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Za niedługo dowiemy się zapewne także, kiedy w Warszawie pojawią się politycy niemieccy. Od kilkudziesięciu godzin dość dynamicznie toczą się dyskusje w Polsce, kto się pojawi w Warszawie i kiedy się pojawi. Z jedna i druga strona, czyli strona polska i strona niemiecka, jeszcze konkretnego terminu nie chce zdradzać. Faktem jest, że pojawi się w Warszawie kanclerz Angela Merkel, spotka się zapewne z premier Beatą Szydło, być może spotka się także z Jarosławem Kaczyńskim, a niewykluczone jest również spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. O tym dzisiaj poinformowała kancelaria prezydenta. Zmienia się klimat w relacjach między Warszawą a Berlinem? Myślę, że za wcześnie, żeby oceniać na tego typu spotkania, to raczej rutynowa wymiana dyplomatyczna. Dopiero po spotkaniach, być może trochę przed, jeśli jakieś wiążące ustalenia będą już sygnalizowane, będziemy mogli ocenić znaczenie tego, co się stało. Sam fakt, że ktoś się spotka, to jeszcze niewiele znaczy. No ale niedawno pojawiły się w prasie niemieckiej komentarze, z których wynika, że być może podejście polityków w Warszawie jest całkiem słuszne. To był dość szeroko komentowany także w Polsce artykuł w dzienniku Die Welt.
Ale to już od dłuższego czasu płyną z Berlina sygnały, że Berlin wcale nie chce konfrontacyjnej relacji z Polską. Jeśli chodzi o media, to tych sygnałów dużo nie było w ostatnich miesiącach. No ja inaczej to odbierałem. Wszystkie konfrontacyjne gesty wykonywały instytucje wspólnotowe w związku z sporem o Trybunał i z innymi problemami Polski, a kanclerz Merkel milczała lub wypowiadała się bardzo oględnie. Co innego, inni politycy, jacyś z drugiego, trzeciego szeregu opozycyjni, no to tak jak i w Polsce, prawda, oni mają większą swobodę mówienia, ale tak naprawdę ważne jest stanowisko rządu, a rząd zachowywał się łagodnie wobec Polski, rząd niemiecki po wygranej PiSu. Co wiąże się z tym, z pewną chłodną kalkulacją polityczną, jak sądzę, to znaczy Polska jest w obecnych warunkach Niemcom potrzebna w Unii Europejskiej. Niemcy są osłabione, uginają się pod ciężarem swojego przywództwa i cała Unia się ugina. Powstał system, z którego koszty wyjścia są bardzo wysokie, ale zdolność do rozwiązywania problemów jest bardzo niska. I niemieckie przywództwo jest ewidentnie nieefektywne, słabe. No i takie osłabione, jednocześnie oskarżane o zapędy hegemoniczne, o brutalne traktowanie europejskich peryferii, Niemcy potrzebują sojuszników i Polska się na takiego sojusznika nadaje. Była za PO-PSL nim była. I Niemcy chciałyby kontynuacji. Problem w tym, że do tanga trzeba dwojga. Ale pojawiają się też komentarze, że być może Niemcom chodzi o to, żeby w trudnym roku, w roku wyborczym, bo przed Niemcami wybory, bardzo ważne, sytuacja w kraju dość napięta, że w tym właśnie roku Niemcy chcieliby sobie zapewnić spokój na wschodzie, spokojne relacje z rządem w Warszawie. No, to potwierdza to, co mówiłem, jak sądzę. Zostawiamy w takim razie wątek niemiecki. Skupmy się w takim razie na sprawach krajowych. Puls biznesu. Czytuje pan od czasu do czasu. Wczoraj pojawiła się dość ciekawa publikacja, w której wskazywane jest, jak politycy próbują w jakimś sensie wpływać na to, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa. Jak pan odebrał ten tekst? No, delikatnie pan bardzo streścił tę publikację. Ta pan publikacja mówi, że w rok obóz PiSu dokonał większego upartyjnienia w sensie obsady działaczami partyjnymi, ich rodzinami, znajomymi instytucji, które powinny być wolne od takich ruchów kadrowych, niż rząd PO-PSL w 5 lat. No co jest dość ponurym obrazem, zwłaszcza w świetle tego, że PiS był zawsze partią, która najostrzej potępiała tego typu praktyki. To są praktyki, które Jadwiga Staniszkis nazywała kapitalizmem politycznym. Ja swojego czasu ukułem określenie system pasożytniczy, przechwycenie instytucji publicznych przez grupę, klasę, używającą ich do wyprowadzania zasobów do własnych kieszeni. No i okazuje się, tak jak zresztą zdarzało mi się przestrzegać, że PiS wchodzi w buty poprzedników, tyle że robi to szybciej i bardziej ostentacyjnie. Więc mamy reprodukcję systemu pasożytniczego za dobrej zmiany. A pytanie jeszcze, jaką metodologię przyjęli dziennikarze Pulsu Biznesu, ale do tego wątku wrócimy za minut kilka w naszym studiu. Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Informacje dnia w skrócie. Jest 11.30. Rząd zainaugurował rok nowych zadań i o tym powiemy na początek. Przeniesiemy się też do Jerozolimy. Trwa tam pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy. W serwisie także Parlament Europejski i najnowsze doniesienia w związku z wyborem nowego przewodniczącego. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Nowe plany i zadania na ten rok. W informacjach dnia na początek premier Beata Szydło inaugurująca rok nowych zadań. W jej ramach od jutra prowadzony będzie przegląd resortów. Ministrowie, jak podkreśliła szefowa rządu, przedstawią propozycje nowych działań, które będą realizowane przez rząd. Od jutra będę spotykać się przez najbliższe 2 tygodnie z szefami poszczególnych resortów. Będziemy omawiać to, co zostało zrealizowane. Będziemy rozmawiać również na tematy, które wynikają z tego, czego nie podjęto. Będziemy starali się szukać przyczyn ewentualnie tych zadań, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku. Ale to, co najważniejsze. Ministrowie przedstawią propozycje nowych działań, które będą realizowane przez rząd.
Przegląd resortów rozpocznie się od spraw bezpieczeństwa. Jutro premier spotka się z szefem MON Antonim Macierewiczem i MSWiA Mariuszem Błaszczakiem. Spotkanie z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem było pierwszym punktem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Jerozolimie. Prezydenci Polski i Izraela rozmawiali przede wszystkim o wspólnej historii oraz o współpracy. Podkreślali, że oba narody łączą bardzo bliskie relacje. O szczegółach z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia. Prezydent Izraela Reuven Rivlin przypomniał, że Polska była pierwszym krajem, który odwiedził po rozpoczęciu urzędowania w 2014 roku. Chodziło o uroczystość otwarcia Muzeum Polin w Warszawie. Rivlin zachęcał Polaków do odwiedzania Izraela i podkreślał, że oba kraje łączy wspólna, często bolesna historia, ale także współczesność. W tej chwili nie ma dziedziny, w której nie trwałaby współpraca pomiędzy oboma krajami. Nie jesteśmy tylko partnerami handlowymi. Mamy wspólne wartości, wspólne cele i łączy nas bliskość geograficzna. Reuven Rivlin dziękował też Andrzejowi Dudzie za jego obecność na niedawnym pogrzebie byłego premiera Izraela Shimona Peresa. Andrzej Duda także przypomniał postać zmarłego w ubiegłym roku byłego premiera. Polski prezydent deklarował, że Warszawie zależy na zakończeniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ogromnie nam zależy na tym, aby w tym niezwykle ważnym miejscu świata, gdzie te relacje bardzo często są trudne, one układały się poprzez rozmowę, poprzez dialog. Andrzej Duda podkreślał, że związki polsko-izraelskie liczą już ponad 1000 lat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Targi polityczne przed wyborem na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego sprawiły, że Polak może stracić wysokie stanowisko. Z informacji Polskiego Radia wynika, że za poparcie liberałów dla kandydata Chadeków na przewodniczącego Europarlamentu, Chadecy oddali stanowisko szefa konferencji przewodniczących, które piastuje Jerzy Buzek. Przewodniczący konferencji zawsze uczestniczy w spotkaniu szefów wszystkich grup politycznych, którzy decydują na przykład o programie sesji plenarnych. To druga osoba po przewodniczącym Europarlamentu, powiedział Polskiemu Radiu jeden z urzędników. Zatem targi polityczne spowodowały, że Hadek Antonio Tajani najprawdopodobniej zostanie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, ale kosztem wysokiego stanowiska dla Polski. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika też, że porozumienie Hadeków i liberałów przewiduje apel do komisji, by przygotowała propozycję legislacyjną dotyczącą procedury kontroli demokracji i rządów prawa. Wiele wskazuje na to, że oprócz liberałów kandydata Chadeków gotowi są poprzeć także europejscy konserwatyści. Rosja liczy na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Mówił o tym na konferencji prasowej w Moskwie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Rosyjski minister oświadczył, że dobrze byłoby, aby przedstawiciele nowej amerykańskiej administracji zostali zaproszeni do udziału w syryjskich rozmowach pokojowych, które zaplanowano na 23 stycznia w stolicy Kazachstanu Astanie. Siergiej Ławrow dał do zrozumienia, że Rosja liczy na poprawę kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi po objęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa. W jego ocenie spotkanie w Astanie, gdyby wzięli w nim udział amerykańscy eksperci, byłoby pierwszym kontaktem, który pozwoliłby na rozpoczęcie współpracy mającej na celu podwyższenie efektywności walki z terroryzmem w Syrii. Odnosząc się do obecnych chłodnych relacji Moskwy z Waszyngtonem, szef rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że Rosja liczy na pragmatyzm ze strony nowego prezydenta i jest gotowa rozpocząć dialog na rzecz strategicznej stabilności. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, okresami opady słabego śniegu. Temperatura we wschodniej połowie kraju od minus 5 stopni do zera na północnym zachodzie. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 12. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 11:35. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. Dziś punkt widzenia przedstawia Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, panowie. I raz jeszcze wróćmy do publikacji Pulsu Biznesu. Odniósł się do tego tekstu marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który stwierdził, że rzetelna ocena wymagałaby uwzględnienia kompetencji, umiejętności i doświadczenia wymienionych przez gazetę osób. To one były brane pod uwagę przede wszystkim. Jasne. To samo mówili poprzednicy. No i oczywiście to jest taki argument, z którym o tyle trudno polemizować, że to, że ktoś jest czyjąś żoną, bratem, ciocią, nie wyklucza, że jest osobą kompetentną i nadającą się na dane stanowisko. No ale konflikt interesów powstaje, prawda, gdy jako
dyrektor Polskiego Radia zatrudniłby pan połowę rodziny na stanowiska, które ma pan do obsadzenia. No, nie byłoby to dobrze widziane. No i tego typu tłumaczenie jest w związku z tym dosyć śmieszne. Oczywiście można rozmawiać o metodologii, no ale jednak te setki nazwisk no, robią upiorne wrażenie absolutnej reprodukcji patologii, które istniały wcześniej, były dawno piętnowane i przez polityków, i przez badaczy, by wymienić takie postaci jak Jadwiga Staniszkiewicz, jak Andrzej Zybertowicz i wielu innych. No i wpisują się też w publikacje, jakby tworzy się już pewien cały ciąg publikacji, prawda? Bo na przykład dane na temat wymiany zarządów spółek Skarbu Państwa, z których wynikało, że PiS w rekordowym tempie dokonał tej wymiany. No i oczywiście jest ilość ludzi wykwalifikowanych, ale są też takie przypadki jak Wojciech Jasiński, młody, dynamiczny, jak zapowiadano młodych, dynamicznych w zarządach spółek Skarbu Państwa, prawda, który nigdy nie zarządzał niczymś podobnym na czele Orlenu, jak młody Kurtyka, znany z tego, że jest synem swojego ojca na czele Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego, jak słynny już i symboliczny Misiewicz, bliski współpracownik ministra obrony narodowej. No, tych przypadków żenujących, gorszących jest naprawdę mnóstwo i ta publikacja, niezależnie od szczegółów, i ona wyglądała na porządnie przygotowaną, no, robi ponure wrażenie. Jeśli chodzi o swego rodzaju nieprawidłowości, ich wyeliminowaniu miałaby służyć nowa ordynacja wyborcza, czy też korekta ordynacji wyborczej. O tym mówi partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość. Chodziłoby m.in. o tego rodzaju zmiany, jak wprowadzanie kamer do lokali wyborczych, czy przezroczyste urny, czy też podliczanie głosów przez wszystkich członków komisji wyborczych. Przy okazji te zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, a zapowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla Telewizji Polskiej w niedzielę, miałyby być zaproszeniem dla opozycji do wspólnej dyskusji. Uda się. No to zupełnie innych patologiach. Tutaj mówimy oczywiście patologii opisanej w pulsie biznesu. Do wyborów samorządowych w żaden sposób zmiany ordynacji nie rozwiąże. Ja uważam, że to są dobre generalnie propozycje. Zwiększenie transparentności wyborów może się im tylko przysłużyć. To, co się działo w 2014 roku, było skandalem na skalę międzynarodową, bardzo brzydko zamiatanym pod dywan przez obóz ówcześnie rządzący, czyli PO, PSL i prezydenta Komorowskiego. I dobrze by było coś z tym zrobić. Pomysł wprowadzenia ograniczenia kadencyjności jest bardzo dobrym pomysłem i jestem od lat jego zwolennikiem. Wielka szkoda, że dopiero teraz. Przy czym to nie powinno działać wstecz, bo prawo w ogóle nie powinno działać wstecz, tylko do przodu. Wtedy byłoby to uczciwe i przejrzyste i sprawiedliwe. Natomiast no, jednocześnie podnoszone są argumenty, żeby wprowadzać kadencyjność posłów na przykład, i opozycja dość ostro reaguje na ten pomysł PiS-u, uważając, że to droga do przejęcia władzy w samorządach, no, co jest bałamutną dość argumentacją i niesprawiedliwą, bo oczywiście można rząd krytykować, przed chwilą to robiłem, ale warto mu oddać sprawiedliwość, gdy proponuje rzeczy dobre ustrojowo. No, brak ograniczeń kadencyjności w polskich samorządach przy jednoczesnej dramatycznej słabości społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym, a zwłaszcza słabości mediów. Często mamy w gminach sytuację, gdzie jedyna gazeta jest wydawana przez Urząd Gminy. W dużych miastach są problemy z prywatnymi mediami potrafiącymi konkurować z tymi zależnymi od samorządu, bądź po prostu lokalnymi oddziałami mediów publicznych. No i to jest sytuacja, w której kwitnie kolesiostwo, korupcja, tworzą się takie tacy lokalni, regionalni panowie. Czy zakłada pan, że wszędzie kwitnie? No, w wielu miejscach kwitnie. W wielu miejscach kwitnie i to się zwłaszcza wiąże z wysokim stopniem ponownej wybieralności włodarzy miast i miasteczek i z tym brakiem kontroli. No, powstają udzielne księstwa, które no, po to właśnie wprowadzono kadencyjność na poziomie prezydentów w systemach prezydenckich, żeby temu przeciwdziałać. I analogiczne rozwiązanie powinno być na poziomie samorządowym. No, oczywiście z tym się wiąże też takie zagadnienie, że u nas władza wykonawcza jest w rękach premiera i tam nie ma ograniczenia kadencyjności. Jeśli chodzi o
ten pierwszy wątek, który poruszyliśmy, czyli przeciwdziałanie ewentualnym niedomówieniom, niedopowiedzeniom, kamery w lokalach wyborczych, wspólne liczenie głosów przez wszystkich członków komisji wyborczych czy przezroczyste urny, tutaj raczej nie przewidujemy żadnych kłótni. Natomiast ten drugi wątek, czyli właśnie wprowadzenie kadencyjności, już spotkał się z protestem części opozycji, chociaż pojawiają się pomysły także ze strony rządzących, żeby limit kadencyjności działał wstecz. No właśnie, i to jest działające wstecz. I to jest, uważam, zły pomysł i rzeczywiście utrudniający też porozumienie wokół tego. To jest w ogóle kwestia, nie jestem pewny, czy nie ma problemu konstytucyjnego związanego z zapisami dotyczącymi biernych praw wyborczych. Czy to nie wymagałoby zmiany konstytucji, jeśli miałoby właściwie funkcjonować, a jeżeli by wymagało zmiany konstytucji, to wymagałoby porozumienia z opozycją, więc dobrze by było, żeby rząd nie szedł na ostro, tylko odpuścił postulat prawa działającego wstecz i poszukał porozumienia z opozycją, aczkolwiek jak słucham tych pierwszych komentarzy, no to poziom nieprzejednania po opozycyjnej stronie jest tak duży, że nie wiem, czy są jakiekolwiek szanse na wspólne stanowisko, czy będzie to znowu przedmiot rytualnego spolaryzowanego sporu partyjnego. Naprawdę pan nie wie? Czy tylko pan tak mówi? No dobrze, ostatnie pytanie. Wydaje mi się, że ostatnie wydarzenia mogły być impulsem do tego, żeby się chwilę zastanowić, czy rzeczywiście o każdą sprawę warto się kłócić w formie karczemnej awantury, prawda? Bo oczywiście można czasami wdać się w karczemną awanturę, gdy są po temu jakieś ważne przesłanki, ale wdawanie się w nią za każdym razem, gdy pojawiają się jakiekolwiek przesłanki, jest pewną przesadą, bym powiedział, odrobinę samobójczą nawet. Może nastąpi w takim razie autorefleksja. Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A już teraz spotkanie z nauką. Czas na naukę. Czas na naukę. Krzysztof Michalski, witam Państwa. A moim gościem jest dziś profesor Krzysztof Markowicz z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Naukowej Aerozolowej Sieci Badawczej Poland AOT. A porozmawiamy o aerozolach, o smogu i o polskich badaniach naukowych z tym zjawiskiem związanych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłania się. Proszę powiedzieć, bo przez wiele dni smog był tematem numer jeden w polskich mediach. Czy zjawisko smogu, które pojawiło się na przełomie roku, jest czymś wyjątkowym, nowym w naszym kraju? Nie, nie można tak powiedzieć. Zjawisko smogu towarzyszy nam od wielu lat i pojawia się w różnych momentach, oczywiście najczęściej w chłodnej porze roku. Ale kiedy nie ma wiatru, tak? No, przede wszystkim wtedy, gdy nie ma wiatru, do tego dochodzą jeszcze inne czynniki. Najgorzej w pewnym sensie, wtedy, gdy jest również bezchmurnie, dlatego, że powierzchnia Ziemi się wychładza, tworzy się inwersja przy Ziemi i właśnie przy słabym wietrze. Wysoka wilgotność. Wysoka wilgotność. No i ta inwersja, która redukuje mieszanie powietrza w kierunku pionowym, powoduje to, że przy Ziemi gromadzą się zanieczyszczenia. One nie, jak gdyby, nie odpływają do góry w atmosferę. Normalnie atmosfera jest na tyle głęboka, że jest w stanie naprawdę duże emisje rozprowadzać. Wchłonąć, tak, można powiedzieć. Dokładnie. Ale właśnie w tamtym tygodniu, w sobotę, niedziela, mieliśmy taki przypadek, że całe zanieczyszczenia w Polsce znajdowały się w pierwszych 100, a czasami w pierwszych 150 metrach. W związku z tym łatwo sobie wyobrazić, gdyby te zanieczyszczenia mogły być przetransportowane do pierwszego kilometra, powiedzmy, to by już nie były tak uciążliwe. 10-krotnie razy mniejsze. To wszystko meteorologia, niestety, jest temu winna. No tak, no na to nie mamy wpływu, ale chyba mamy wpływ na źródła emisji, prawda? Szczególnie tak zwanej niskiej emisji, czyli tej wokół nas, a więc samochody, palenie w domach, prawda? Oczywiście, że tak, aczkolwiek tutaj można powiedzieć, że no dominującą rolę odgrywa niestety ten system ogrzewania, czyli no nasze emisje indywidualne pochodzące na ogół właśnie w indywidualnych gospodarstw domowych. Pieców, kominków także. Widać to, jak się na przykład porównuje dane, nie wiem, w dużych miastach, w rejonach, w centrach i na obrzeżach, gdzie właśnie na obrzeżach są domy jednorodzinne, tam wieczorami są te stężenia na ogół wyższe niż... Czyli na obrzeżach
tak większy smog, tak, niż w centrum. Tak. No, tutaj w ogóle to w Warszawie to jest szczególnie, to jest Otwock. My tam robimy badania czasem do czasu i to jest przerażające, że w Otwocku te koncentracje są niejednokrotnie dużo wyższe. Uzdrowisko. Dużo, dokładnie, dużo wyższe niż na przykład tutaj, nie wiem, w rejonie komunikacyjnym taka stacja jest na niepodległości. Także komunikacja się przyczynia. Mówi się dzisiaj o tym, że mniej więcej około 20-20 kilku% do tych emisji, ale niestety te główne emisje to są emisje związane z ogrzewaniem. No właśnie, ale jaki jest skład chemiczny tego polskiego smogu, że tak powiem, przede wszystkim? I... No ten skład chemiczny oczywiście zależy od źródeł, jest troszeczkę inny w przypadku źródeł komunikacyjnych, gdzie dominują tlenki azotu, a inny, jeśli chodzi o właśnie emisje związane z systemem ogrzewania. To metale ciężkie, prawda, często? Tak, także... to co powstaje w wyniku na przykład spalania węgla kamiennego, w szczególności węgla na przykład trochę gorszej jakości. Węglowodory aromatyczne, no arsen, nikiel, prawda? No niestety, to są takie bardzo brzmiąco groźne substancje chemiczne, które, no jak wiadomo, mogą się przyczyniać do różnych problemów zdrowotnych. No i to jest kłopot duży na chwilę obecną, aczkolwiek, jak mówię, no ta chwila obecna to trwa już w Polsce bardzo długo. No ja z własnego doświadczenia wiem, że, nie wiem, gdy byłem, powiedzmy, dzieckiem, chodziłem do szkoły, no to smog był czymś tym oczywistym. Tak, czuło się, wracało się do domu, wszystko, także, że tak powiem, brzydko pachniało. Dzisiaj jest może trochę taka sytuacja inna, dlatego że mamy bardzo dużo danych pomiarowych. To jest Czyli więcej wiemy. Dwa, wchodzą bardzo proste czujniki. W zasadzie dzisiaj nawet każdy jest w stanie ten pył monitorować sobie w domu i wystarczy, że ma komputer, kupi sobie czujnik, potrafi to w odpowiedni sposób podłączyć i wie, jaka jest sytuacja za oknem. Panie profesorze, często używało się pojęcia pyły zawieszone PM10 bądź pyły aerozole PM2,5. Rozumiem, że to chodzi o średnicę tych zawieszonych cząstek, tak? Tak, dokładnie tak. PM10 oznacza, że mówimy o cząstkach. Niektórzy mówią aerozole, niektórzy pył zawieszony. Dla mnie jest to w zasadzie to same. O średnicach mniejszych, o średnicach, jeśli to są rzeczywiście cząstki sferyczne, a są niesferyczne, to musimy jakiś tam wymiar określić, ale generalnie o wymiarach mniejszych niż 10 mikrometrów. W przypadku PM10... Mikrometr to jest milionowa część metra, czyli tysięczna część milimetra. Przypuszczając nakład na silnicę włosa ludzkiego, bo może to bardziej jest takie przemawiające do naszej wyobraźni, włos ludzki ma mniej więcej 40 mikronów, czyli mówimy w tym przypadku o PM10, to jest 4 razy cząstka mniejsza niż średnica włosa ludzkiego. Czyli wystarczająco mała, żeby przeniknąć no ta jeszcze, do płuc. Ta jeszcze może tak bardzo nie. Gorsze są te właśnie mniejsze, te PM2,5 czy na przykład PM1. No to one nawet do krwi z płuc przenikają, no, prawda? Tak, no niestety te są najgorsze i mogą powodować, że tak powiem, nie tylko takie sprawy, powiedziałbym, związane z problemami górnych dróg oddechowych, ale i problemami z układem krążenia. No, dokładnie. Dużo bardziej skomplikowane i trudne do diagnozy. Panie profesorze, a proszę powiedzieć, co wynika z Państwa obserwacji? Pan zajmuje się tym w sposób profesjonalny, naukowy. I jaka jest dynamika tych zjawisk? No i właśnie, czy będzie jeszcze gorzej? Bo ja pamiętam, że w latach 80. na przykład, czy 70. straszono kwaśnymi deszczami. No teraz nie ma problemu. Być może ze smogiem, jeśli będziemy uważać, zmieniać system grzewczy, to może też nie będzie tak źle. No, tutaj przychylam się do tej opinii oczywiście, że w latach 70. pod tym względem było gorzej, jeśli chodzi o na przykład właśnie kwaśne deszcze, które występowały dość regularnie i pewnie część osób pamięta, jaką mieliśmy degradację lasu, na przykład w Herkonoszach. A obecnie tego problemu w zasadzie nie ma, no bo zmieniła się struktura przemysłu. Dzisiaj się szacuje, że emisje na przykład siarki, znaczy dwutlenku siarki spadły o 80%. Tak, a mówiąc obecnie o tej sytuacji, możemy powiedzieć, że obserwujemy, jak popatrzymy na przykład na dane, które prezentują polskie służby, no to co z tego wynika? No, w wielu miejscach, bo to sprawdzałem, w ostatnich nawet 5-6 latach widać ewidentnie, że koncentracja pyłu PM10 spada. Na przykład tutaj przykładem jest Zakopane. Jak ktoś sobie chce przekonać się, to może dane są publiczne, można zobaczyć, że w Zakopanem systematycznie ten PM10 spada. Chociaż ciągle to są wysokie wartości. Ja tutaj nie mogę powiedzieć, że sytuacja jest dobra, bo jak wiemy, ktoś pójdzie do Zakopanego o tej porze roku, no to tam dochodzi inny problem jeszcze. Orografia, czyli kształt tego, że Zakopane jest w kotlinie. Dochodzi do tego tak zwana cyrkulacja, która powoduje, że w nocy powietrze spływa po stokach w kierunku doliny. I
tworzy się takie zastoisko. Boisz, że właśnie bardzo są niskie temperatury, mogą być, bo to niestety... Ogrzewanie indywidualne to jeszcze to zjawisko, tak? Dokładnie, kumulują się zanieczyszczenia, także... No, ale myślę, że tendencje widać, aczkolwiek to wymaga pewnie większych trochę jeszcze, zdecydowanych większych działań, jeśli chodzi o wyższe szczeble, że tak powiem, nie naukowe, tylko i nie indywidualne, a szczebel polityczny, społeczny, gospodarczy. Panie profesorze, no zmiany klimatu, wiem, że pan uważa, że są i to są spore. Czy te zmiany klimatu, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, mają też wpływ na powstawanie smogu? I odwrotnie, czy smog ma wpływ na zmiany klimatu? No to są bardzo ciekawe pytania. No to pierwsze pytanie dość trudno jest odpowiedzieć, dlatego że te zmiany, które obserwujemy faktycznie w klimacie w Polsce są bez precedensu. Temperatura się podnosi, atmosfera jest coraz cieplejsza, ale też widzimy, nawet przeglądałem takie dane, które pokazują, że zmienia się na przykład liczba inwersji w Polsce. Zakazuje się tak, że ich przybyła. To znaczy, a to są właśnie te niekorzystne zjawiska związane z powstawaniem smogu. Czyli wydaje się, że te zmiany klimatu, które obserwujemy, pociągają za sobą właśnie zjawiska coraz większej ilości sytuacji antycyklonalnych nad Polską w ostatnich latach. To jest jedna rzecz. W drugą stronę temat jest szalenie interesujący, to znaczy jak smog może oddziaływać na zmiany klimatu, dlatego że to zależy od szerokości geograficznej. Wiemy na przykład, że w Arktyce oczywiście tam nie ma problemu ze smogiem takiego jak my mamy. No ale smog tak, się no może tam pojawić. Nie ma tam na przykład wiemy o tym, że smog przyspiesza globalne ocieplenie. Znaczy przyspiesza ocieplenie Arktyki, musi tak zwane. A skąd tam się biorą te chmury smogowe? Są różne przyczyny, przede wszystkim transport w tej szerokości, Europa, Ameryka, Azja, plus naturalne emisje. Bardzo dużo pożarów palą się przecież w lasy Alaski chociażby. No, Alaska, Kanada. Tutaj w naszej części Europy również pali się częściowo Ukraina, Syberia. To wszystko dopływa od czasu do czasu do Arktyki i powoduje różne efekty klimatyczne. W Polsce, jeśli chodzi o wpływ na klimat, jest taki, no my wiemy o tym, że im więcej zanieczyszczeń w powietrzu, tym teoretycznie chłodniej w szerokościach umiarkowanych. Czyli z naszego punktu widzenia, z moich badań, których my prowadzimy, tamuje dopływ, te aerozole, tak. Dopływ promieni słonecznych, tak? Dokładnie. Aerozole są jak gdyby taka bardzo cienka chmura, można powiedzieć, która w pewnym sensie redukuje ilość promieniowania dochodzącego do powierzchni Ziemi. Im więcej tych cząstek, tym teoretycznie powinno być troszkę, czyli mniejsze ocieplanie się klimatu. Z tego punktu widzenia aerozole są pożądane w atmosferze. Mało tego, powiem jeszcze jedną rzecz. Gdyby nie zanieczyszczenia powietrza na Ziemi, nigdy byśmy nie obserwowali chmur. Tyle, że w atmosferze jest tak dużo naturalnego aerozolu, że on już wystarczy, aby te chmury się pojawiały. Mówię w przypadku totalnie hipotetycznym. Gdyby nie było na Ziemi pustyń, oceanu, które same produkują sól morską, to też jest aerozol. Aerozol, oczywiście. To jest bardzo... Wulkany przecież, prawda? I mówię, gdyby to wszystko zlikwidować, na Ziemi nie mielibyśmy chmur, nie mielibyśmy opadów. Także te aerozole naprawdę pełnią olbrzymią, ważną, pożyteczną rolę. Ale to jest jedna rzecz. Druga jest taka, bardzo ciekawa, że te aerozole wpływają na chmury i my widzimy, że chmura, która się buduje w atmosferze bardziej zanieczyszczonej, ma trochę inne własności optyczne niż taka, która się rozbudowuje w warunkach czystych. Prowadzimy na ten temat badania w instytucie w ramach sieci Polanda OD i no, mamy oczywiście ciekawe wyniki. Te wyniki trochę są różne w zależności od szerokości geograficznej, ale na ogół one są wspólne, to co powiedziałem kilka chwil wcześniej. Aerozole na ogół chłodzą klimat. Panie profesorze, myślę, że do tematu smogu, tak jak pan powiedział, będziemy wracać. Gościem Czasu na Naukę w Polskim Radiu 24 był dziś profesor Krzysztof Markowicz z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, szef Rady Naukowej Aerozolowej Sieci Badawczej Poland AOD. Krzysztof Michalski, do usłyszenia. Reklama. Te nasze włosy mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Słyszysz, to nagrody w
Multi Loterii. Cztery najnowsze Citroen EC3 nie mogą się ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród, smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach Lotto. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał ci więcej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał zeszlać. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Gładka i świetlista cera zawsze dodaje uroku. A przebarwienia? Powiedzmy sobie szczerze, dodają lat i są nieestetyczne. Mój sposób to Biolik. Punktowe serum depigmentacyjne z miękkim aplikatorem, który trafia precyzyjnie w miejsce przebarwienia. Biolik zawiera kwas shikimowy, który usuwa przebarwienia różnego rodzaju już po 2 tygodniach. Biolik sprawia, że cera staje się jednolita i promienna, a dzięki temu wygląda młodziej. Idealnie w punkt. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. No Karol, to co ty mi przywiozłeś z tej Azji? Pałeczki. Pałeczki? No to co ty masz w tych wszystkich walizkach? Przepisy na kaczkę. Karol, na jaką kaczkę? Po azjatycku. W Lidlu tydzień azjatycki. Więc już teraz świeża kaczka z szyją tylko 7,49 za kilogram. A czerwone jabłka różne odmiany jedynie 1,49 zł za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum. Regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Doskonałość roku 2016. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja to program, który ma trafiać do ludzi, jednocząc ich serca na pomoc pokrzywdzonym. Rozejrzyj się wokół siebie. Stań i podaj innym rękę. Zapraszam Państwa z piątku na sobotę, 6 minut po północy. Maciej Woźniakiewicz. Autopromocja. Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Od jutra przez 2 tygodnie będzie trwał przegląd resortów. Ministrowie przedstawią propozycje nowych działań, które będą realizowane przez rząd, zapowiedziała premier Beata Szydło.
Parlamencie Europejskim nadal bez rozstrzygnięcia w wyborach przewodniczącego. W pierwszej rundzie głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia bezwzględnej większości. Na początku lutego w sklepach pojawi się płyta Fryderyk Chopin Romantycznie, wydana przez Polskie Radio. To zbiór interpretacji dzieł polskiego kompozytora z archiwum Polskiego Radia. Całość otwiera oczywiście Polonez Adur, czyli nasza wizytówka radiowa, można powiedzieć, że sygnał pierwszego programu Polskiego Radia. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Jutro rozpocznie się przegląd ministerstw. Jak mówiła Beata Szydło na konferencji pod hasłem Rok Nowych Zadań, będzie to dla szefów resortów okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale przede wszystkim do przedstawienia planów na przyszłość. Od kogo zacznie się dwutygodniowa tura spotkań? To pytanie do reportera Polskiego Radia 24 Lucjana Olszówki, który przysłuchiwał się konferencji szefowej rządu. Na początek sprawy związane z bezpieczeństwem. Premier na rozmowę zaprosiła ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. To oni jako pierwsi informować będą o tym, jak wygląda praca w ich resortach, ale także nakreślą szefowej rządu najpilniejsze działania na najbliższy czas. To wszystko będzie działo się tutaj. Po każdym z tych spotkań będę chciała spotkać się również z Państwem, żeby poinformować o tym, jakie zostały wyznaczone kierunki w poszczególnym resorcie. Jutro zaczynamy od spraw bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to jest nasz priorytet. To jest w tej chwili jedno z najważniejszych zadań. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane, ale dotyczące zarówno tego codziennego życia polskich rodzin, polskich obywateli, ale również bezpieczeństwo w wymiarze szerszym. Beata Szydło sklasyfikowała także główne wyzwania, na których skupi się rząd w tym roku. Pierwsza kwestia to sprawy związane z bezpieczeństwem. Kolejne zagadnienia to rodzina i rozwój. Premier nawiązała dzisiaj także do ostatnich wydarzeń w Sejmie i do konfliktu pomiędzy parlamentarną większością a częścią opozycji. No i oceniła w związku z tym, że przełożyło się to na postrzeganie polityków przez obywateli. Ostatnie wydarzenie, które wywołała nieodpowiedzialna opozycja w Sejmie, nadużyły zaufanie obywateli do polityków i do władzy. Musimy to odbudować. Musimy pokazać Polakom, że polskie państwo funkcjonuje, że polskie państwo działa sprawnie, a politycy rządzący, politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważnie traktują sprawy Polaków. A ten cykl spotkań z poszczególnymi ministrami, jak zapowiedziała dzisiaj premier Beata Szydło, on potrwa w sumie przez 2 tygodnie. Przegląd ministerstw i plan pracy rządu w relacji naszego reportera Lucjana Olszówki. Ustawa o zmianie ordynacji wyborczej nie ma jeszcze ostatecznego kształtu. Cały czas trwają dyskusje, od kiedy miałyby być liczone 2 kadencje dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Na razie dyskutujemy nad tym, jaką formę w ostateczności ma przyjąć ustawa, o której mówił pan prezes. Jeśli ona będzie gotowa, zapewne po pierwsze państwu ten projekt przedstawimy i powiemy, czy to będzie inicjatywa klubu, czy to będzie inicjatywa rządu. Prezes mówił również, że w tej kwestii powinien, czy może też wypowiedzieć się Trybunał Konstytucyjny, ale oczywiście wtedy, kiedy taka ustawa jest. Planowane zmiany w ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych chwalił poseł Kornel Morawiecki. W rozmowie z Radiem Szczecin uznał, że koncepcja skrócenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do 2 kadencji to krok we właściwym kierunku. Pomoże w rozbiciu lokalnych układów we władzy samorządowej, powiedział Kornel Morawiecki. One się często tworzyły na zasadzie takiej klikowej, na zasadzie powiązań. To się tak petryfikowało, ustalało. To było bardzo niekorzystne dla pracy takiej długofalowej i dla wizerunku. Trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że władza jest służbą i też jest to służba, która wymaga takiego cały czas świeżego spojrzenia. Nie ma jednej władzy raz na zawsze. Zmieniają się sytuacje, zmieniają się otoczenie, zmienia się świat. Zmiany w wyborach samorządowych za rok to także przezroczyste urny i kamery w lokalach wyborczych. Również te pomysły podobają się Kornelowi Morawieckiemu. Poseł zwracał uwagę na zastraszająco dużą liczbę nieważnych głosów w 2014 roku. Kornel Morawiecki uznał, że o ile będzie wola polityczna w PiS, zmiany w ordynacji mogą obowiązywać już za rok. Prezydent Andrzej Duda, który składa wizytę w Jerozolimie, złożył kwiaty na grobach byłych premierów Izraela Itzhaka Rabina i Shimona Peresa.
wcześniej prezydent spotkał się z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem. Po tym spotkaniu udał się na wzgórze Herzla, gdzie złożył kwiaty na grobach byłych premierów, a także na grobie Teodora Herzla, który był twórcą współczesnego politycznego syjonizmu. Andrzej Duda złożył kwiaty również na grobie Jonatana Netanyahu, brata izraelskiego premiera. Benjamin Netanyahu towarzyszył polskiemu prezydentowi przy grobie swojego brata. Następnie prezydent Andrzej Duda udał się do Instytutu Yad Vashem. Kandydat Chadeków Antonio Tajani z większymi szansami na zwycięstwo w wyborach na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Według nieoficjalnych informacji jest porozumienie Chadeków z liberałami w sprawie poparcia tej kandydatury. Dlatego swoją kandydaturę wycofał szef liberałów Guy Verhofstadt. O szczegółach powie Beata Płomecka. Guy Verhofstadt arytmetycznie nie miał szans na zwycięstwo w wyborach, choć wszystko zależało od zakulisowych rozgrywek i układów. Jeszcze wczoraj mówiło się o możliwym układzie socjalistów z liberałami. Teraz mowa jest o układzie liberałów z Chadekami, co ma pozwolić Antonio Tajaniemu na objęcie stanowiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. On sam tak dziś mówił. Potrzebny jest silny Parlament Europejski i dobry przewodniczący. Potrzebujemy dobrego mówcy, który będzie reprezentował wszystkich. Podobnie wypowiadał się jego główny rywal, rodak Gianni Pittella z grupy socjalistów. Chcę Europy bardziej odważnej i silnego Parlamentu Europejskiego w związku z czekającymi wielkimi wyzwaniami. Jeszcze wczoraj wydawało się, że będzie kilka tur głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i wszystko może trwać nawet do wieczora, ale teraz w związku z porozumieniem Chadeków z liberałami wszystko może rozstrzygnąć się dość szybko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W pierwszej rundzie głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia bezwzględnej większości. Najwięcej głosów zebrał Chadek Antonio Tajani, 274. Jego największy rywal, kandydat socjalistów Gianni Pittella, otrzymał poparcie 183 europosłów. Druga runda głosowania rozpocznie się o godzinie 13. Rosja liczy na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Mówił o tym na konferencji prasowej w Moskwie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Rosyjski minister oświadczył, że dobrze byłoby, aby przedstawiciele nowej amerykańskiej administracji zostali zaproszeni do udziału w syryjskich rozmowach pokojowych, które zaplanowano na 23 stycznia w stolicy Kazachstanu Astanie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ławrow dał do zrozumienia, że Rosja liczy na poprawę kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi po objęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa. W jego ocenie spotkanie w Astanie, gdyby wzięli w nim udział amerykańscy eksperci, byłoby pierwszym kontaktem, który pozwoli na rozpoczęcie współpracy mającej na celu podwyższenie efektywności walki z terroryzmem w Syrii. Odnosząc się do obecnych chłodnych relacji Moskwy z Waszyngtonem, szef rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że Rosja liczy na pragmatyzm ze strony nowego prezydenta i jest gotowa rozpocząć dialog na rzecz strategicznej stabilności. Jeśli to, co mówią o współpracy z Rosją, o przezwyciężaniu wspólnych zagrożeń Donald Trump i jego ludzie, jeśli takie jest stanowisko nowej administracji, to my odpowiemy wzajemnością. Jesteśmy gotowi współpracować z każdym, kto opiera się w swoich działaniach na zasadach partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów. Rosyjski minister wspomniał także o tym, że Moskwa liczy na nowe podejście amerykańskiej administracji do wspólnego rozwiązywania kryzysów w Syrii i na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pierwsza decyzja hiszpańskiego sądu skazująca na karę więzienia bankierów. Pięciu byłych dyrektorów kasy oszczędnościowej z Galicji na zachodzie kraju spędzi w zakładzie karnym 2 lata. Tak zdecydował Sąd Najwyższy. Wiedząc, że kasa oszczędności jest na skraju bankructwa, wypłacili oni sobie 20 milionów euro odszkodowania. Sąd uznał, że dopuścili się nieuczciwego zarządzania placówką i sprzeniewierzyli pieniądze. Szczegóły tej sprawy zna Ewa Wysocka. Nowa Kajsia Galicja była największą kasą oszczędności regionu. Podczas kryzysu finansowego sprzed 5 lat okazało się, że była źle zarządzana. Na jej uzdrowienie państwo przeznaczyło 9 miliardów euro. Wtedy też wyszło na jaw, że 120 tysięcy klientów kasy straciło swoje oszczędności. Ulokowali je w bonach wysokiego ryzyka sprzedawanych przez placówkę jako bezpieczna lokata kapitału. W obliczu bankructwa dyrektorzy Nowej Kajsi Galicji zmienili jej statut i przed odejściem wypłacili sobie milionowe odszkodowania. Zgodnie z hiszpańskim prawem skazany na 2 lata więzienia, o ile wcześniej nie dopuścił się żadnego przewinienia, pozostaje na wolności. Najwyższy sąd zdecydował jednak, że dyrektorzy odsiedzą wyznaczoną im karę. Sąd uznał, że postępowanie skazanych wykracza poza nieumyślne działanie i jest, jak to określił w uzasadnieniu do wyroku, ewidentnym aktem przywłaszczenia w celu wzbogacenia się.
Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Nie ma zgody poznańskiego sądu na retransmisję procesu Adama Z. podczas trwania dzisiejszej rozprawy. To decyzja sędziów po tym, jak przed dwoma tygodniami w czasie telewizyjnej retransmisji ujawnione zostały dane wrażliwe dotyczące oskarżonego, między innymi nazwiska jego byłej dziewczyny i obecnego partnera. Materiał zarejestrowany podczas drugiego dnia procesu telewizje i rozgłośnie radiowe mogą wyemitować dopiero po dzisiejszej rozprawie. Zakaz dotyczy także prasy i internetu. Żadne cytaty z zeznań świadków nie mogą się ukazać przed zakończeniem przesłuchania wezwanych dzisiaj świadków. Jako pierwsza zeznawała siostra oskarżonego. Później głos zabierze brat Ewy Tylman, a dopiero potem troje funkcjonariuszy. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Mariusz Paplaczyk, przekonywał, że ich zeznania nie są głównym dowodem w sprawie. To są świadkowie, którzy mają zeznawać na okoliczność spontanicznych zeznań, wyjaśnień Adama Z., a zatem dosyć istotni świadkowie, aczkolwiek nie kluczowi, bo rzeczywiście no, byłoby w interesie oskarżonego, żeby te zeznania podważać. A jestem ciekaw, co powiedzą policjanci, trzech funkcjonariuszy Komendy Białeckiej Policji, Wydział Kryminalnego, doświadczenie funkcjonariusza. To jest materiał uzupełniający, który wspiera oskarżenie, natomiast nie jest to główny dowód w sprawie. To w obecności tych policjantów Adam